Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Dariusz Pogorzelski, witam Państwa. Zapraszam na Polski Punkt Widzenia. W naszym programie dzisiejszego wieczoru goszczą pan dr Jarosław Szarek, prezes Instytutu Pamięci Narodowej. Witam, Szczęść Boże, panie prezesie. Szczęść Boże. I pan Adam Borowski, działacz opozycji antykomunistycznej. Witam, Szczęść Boże. Szczęść Boże. Rozpocznę od pana prezesa. Panie prezesie, czy dzisiejsza opinia Instytutu Ekspertyz Sądowych imienia Zena kończy sprawę TW Bolka, Lecha Wałęsy? Myślę, że to jest moment przełomowy, z tym, że my wiedzę o współpracy agentualnej Lecha Wałęsy z bezpieką posiadamy od udokumentowaną od 2008 roku, od publikacji tej książki Sławomira Cynckiewicza i Piotra Gontarczyka, SB, a Lech Wałęsa, przyczynek do biografii. Wtedy dzięki rzetelnej pracy tych dziennikarzy zostało na podstawie tych materiałów, historyków oczywiście, została ta współpraca udowodniona. Wydanie tej książki wywołało, można powiedzieć, histerię pewnych środowisk. Autorzy, jak i osoba, dzięki której ta książka się ukazała, czyli prezes świętej pamięci Janusz Kurtyka, stali się obiektem niesamowitej kampanii nienawiści, oszczerstw wobec nich. Mimo to nie zawahali się i dzisiaj możemy powiedzieć, że to, co było 8 lat temu historycznie udowodnione, dzisiaj w tym wymiarze takim prawno-karnym zyskuje potwierdzenie wtedy, w ekspertyzie. Tak, ale wtedy, kiedy panowie historycy pisali tę książkę, pan Gontarczyk i pan Cęckiewicz, no nie mieli dostępu do najważniejszego dokumentu, do zobowiązania o współpracę podpisanego przez Lecha Wałęsę. Te dokumenty znalazły się w domu, w willi Kiszczaków. Pani Kiszczakowa sama zgłosiła się do IPN-u, że ma takie materiały. No i dzisiaj jest ta ekspertyza. Ta ekspertyza, z tego co mówiła i prokurator, co mówił i co mówiła pani dyrektor Instytutu, nie ma żadnych wątpliwości. Było napisane ręką Lecha Wałęsy. Tak, rzeczywiście i długo czekaliśmy na tą ekspertyzę, ale ten czas trwania był dlatego tak długi, że tak obszerny był materiał. To jest ponad 100 stron donosów Lecha Wałęsy, potwierdzeń pobierania pieniędzy, samo zobowiązanie, ale również ogromny materiał porównawczy obejmujący 54 lata od dowodu rejestracyjnego, od podpisu pod naprawą jazdy, po dokumenty zakładu pracy w tych zakładach, gdzie Lech Wałęsa pracował, w stoczni w gdańskim Zrębie, po kancelarię prezydenta. I na 42 donosy, które były przedmiotem badania przez specjalistów z Instytutu Zena, przez biegłych, niemalże każde słowo, każde zdanie zostało poddane analizie i nawet gdy są dokumenty, bo oczywiście większość jest, prawie wszystkie są autorstwa Lecha Wałęsy, na 42 dokumenty tylko jeden nie jest napisany ani podpisany przez Lecha Wałęsy, ale co więcej, specjaliści ustalili w wyniku tej ekspertyzy, kto jest autorem tego doniesienia, spisanego najprawdopodobniej na podstawie relacji Lecha Wałęsy i kto jest podpisany pod tym jako Bolek, nazwisko tego funkcjonariusza. To pokazuje, jak dokładna i jak rzetelna była ta praca biegłych, że tu nie ma żadnych wątpliwości. Wielu działaczy opozycji antykomunistycznej już w latach 70. miało podejrzenie, że Lech Wałęsa miał jakiś kontakt ze Służbą Bezpieczeństwa. Później to się też powielało i wiele osób o tym mówiło. Panie Adamie, pan kiedy dowiedział się, że Lech Wałęsa no nie ma czystej karty z początku lat 70. Ja słyszałem o tym w stanie wojennym dopiero, bo nie byłem bliskim współpracownikiem gdańskich działaczy wolnych związków zawodowych.
Wtedy, kiedy próbowano podrzucić Annie Walentynowicz te informacje, ona wtedy, no, zachowując się, no, byliśmy na froncie, walczyliśmy, wiadomo było, że istniało niebezpieczeństwo no, podróbek i tak dalej. Więc to nie był czas na podejmowanie takich decyzji, bo wtedy trwała walka podziemia z komunistami. Natomiast ja się dowiedziałem od Kazimierza Świtonia w telewizji. Żaden z tych działaczy mi nie powiedział, mimo że byłem istotnym człowiekiem w tym podziemiu. I teraz, jak słyszę wielu działaczy, którzy mówią, że my wiedzieliśmy, prawda, to ja mam pytanie, gdzie oni byli, kiedy Kubły Pomyj wylewano na Antoniego Macierewicza, który ujawnił ten fakt w tej słynnej liście w 1992 roku, w czerwcu. Tak. Gdzie oni byli, kiedy przez całe dziesiątki lat wylewano Kubły Pomyj na Sławomira Cęckiewicza i Piotra Gontarczyka, odsądzając ich od czci. I Pawła Zyzaka też. Odsądzano ich od czci wiary. A Janusza Kurtykę. Przecież grożono rozwiązaniem IPN-u, prawda? I odbierano pieniądze na naszą działalność. Naprawdę, hipokryzja. Hipokryzja tych ludzi. Ja tylko chciałem dopowiedzieć, co mówił pan prezes. Ja nie sądzę, żeby ta sprawa została zakończona w życiu politycznym, prawda? Bo w życiu politycznym, ale przynajmniej nie będziemy się spierać o fakty, prawda? Już nagle się ci wszyscy obrońcy Lecha Wałęsy już mówią, my wiedzieliśmy, ale trzeba to patrzeć w kontekście jego dokonań i tak dalej. Więc przynajmniej jest jeden moment. Możemy dyskutować o intencjach, o tym. Ale jeśli mam jeszcze chwilę czasu, to powiem tak. Lech Wałęsa mógł być takim kmicicem, prawda, który kiedyś w życiu nabroił, nagrzeszył, a potem żałował za te grzechy i robił wszystko, żeby zadośćuczynić, prawda, ojczyźnie, którą kiedyś skrzywdził. Natomiast Lech Wałęsa nie tylko nie przyznał się, chodzi z Matką Boską w klapie i każdego dnia popełnia ten sam grzech. Jest krzywoprzysięzcą i nie tylko, że nie naprawił błędów z młodości, on tworzył je nowe. Krzywdził ludzi, krzywdził Anię Walentynowicz, krzywdził gwiazdów, krzywdził tych, na których donosił, prawda? To ich odsądza w tej chwili od czci i wiary, pana Lenarciaka i innych. To jest coś, że on tworzył nowe zło, prawda? Nowe zło. A przecież mógł powiedzieć wprost. A panowie, panów zdaniem, kiedy był ten moment, kiedy Lech Wałęsa mógł powiedzieć, stanąć czy przed kamerą, czy na jakimś zgromadzeniu i powiedzieć, miałem chwilę słabości, podpisałem, donosiłem, brałem za to pieniądze? Kiedy był, w którym to momencie mogło nastąpić? Ja myślę wtedy, kiedy Lech Wałęsa miał rzeczywiste, największe poparcie społeczne, to było w czasie wyborów. Wyborów, w 90 roku. Na niego głosowało blisko 11 milionów Polaków. Głosowało z nadzieją, to była ta kampania słynna z siekierą, prawda, że on rozbije ten układ grubej kreski, że odetnie tą wolną, powstającą wtedy niepodległą Polskę od PRL-u. To były te nadzieje wtedy, dlatego ludzie na Lecha Wałęsy głosowali. I on zupełnie w tym momencie te nadzieje zawiódł, wspierając lewą nogę. Dokładnie. Wszystkie decyzje, które proszę powiedzieć, to miało wpływ właśnie, to jego uwikłanie. On, dokładnie się zgadzam, że to był najlepszy moment. Natomiast myślę, że to jest taki problem, że gdyby on, ja myślę, że może by tak postąpił, gdyby przyczyn swojej współpracy mógł ukryć, że się jako młody chłopak został złamany. To się w życiu zdarza, popełniamy grzech. Natomiast on za to brał pieniądze. On się później potem domagał pieniędzy w momencie, kiedy stocznia została spacyfikowana i jego informacje już były bezwartościowe, to SB postanowiła mu nie płacić. I dlatego w 1986 skreśliła go z ewidencji. On to robił za pieniądze, z pobudek najbardziej niskich i tego się mówił. Natomiast ważną jeszcze rzeczą jest, że ludzie, my Polacy jesteśmy równi wobec prawa i musimy sobie zdać sprawę i nie będzie to zemsta, to będzie wykonanie prawa. Lech Wałęsa postąpił przeciwko przestępstwo wobec dokumentów. On wziął dokumenty, niszczył te dokumenty, to jest po pierwsze. A po drugie, gdybym ja powiedział, że mnie porwano, prawda, że jakąś krzywdę mi zrobiono i świadomie wprowadził organa w błąd, bo w momencie, kiedy ta teczka została ujawniona, to on powiedział, że
Te dokumenty są sfałszowane. Gdyby powiedział, tak, to są moje, nieuruchomiona by została cała ta procedura sprawdzająca, bo on, autor tego dokumentu, powiedział. On skłamał i popełnił kolejne przestępstwo. Ale to jest w czasie śledztwa składał fałszywe zeznania. Panie prezesie, czy prokuratorzy IPN-u, jakie mogą podjąć kroki? Co mogą w tej sprawie zrobić? Czy będzie jakieś śledztwo? Mnie jest trudno tutaj odpowiadać za prokuratorów, ale ja chcę jeszcze zwrócić uwagę na jedną kwestię. To, że przez tyle lat wpływowe środowiska w Polsce, już w ostatnich latach, ta wiedza, jak mówię, jest udowodniona historycznie. 2008 roku tą książkę recenzowało 4 profesorów. Zwykle recenzują 2 osoby, prace naukowe. Autorzy napisali ją, będąc wierni warsztatowi, pracowali w oparciu o poszukiwanie w wielu miejscach materiału. Nikt tej książki nie zakwestionował przez te lata. Ale jest jeszcze jeden problem, mianowicie Lech Wałęsa jest jeden, ale jeszcze jest za nim, jak gdyby, uważam, że kryje się cała rzesza ludzi, o których wiemy, że byli tajnymi współpracownikami. Oni funkcjonują w systemie, czy funkcjonowali III Rzeczpospolitej, że nie usunęli się w cień, ale jak gdyby piętnowano ludzi, którzy chcieli dojść do prawdy, wskazywali agentów. Nie agentów, tylko tych, którzy domagali się ujawnienia tej agentury. No, najlepszym przykładem tu jest chociażby w sprawie Lecha Wałęsy, to jest los pana Krzysztofa Wyszkowskiego. Ale mamy takich przykładów więcej. To jest los znanego artysty, pieśniarza Leszka Długosza z Krakowa. On został poddany towarzyskiemu ostracyzmowi przez środowisko Piwnicy pod Baranami, bo on związany z tym środowiskiem wskazał agenta wśród jego kolegów dawnych. I to nie ten agent. No ale jeszcze pamiętamy kilka lat temu. To jest ten klimat właśnie. Tak, w 2006 roku, kiedy Gazeta Wyborcza ogłosiła obywatelski bojkot, prawda, kiedy była inicjatywa lustracji środowisk naukowych, środowisk dziennikarskich i wtedy na łamach Gazety Wyborczej apelowano o bojkot obywatelski, aby ten i wielu profesorów z Uniwersytetu Warszawskiego musiało odejść właśnie pod wpływem ostracyzmu. A ja właśnie chciałem zapytać, jaki wpływ na Lecha Wałęsę i na jego otoczenie miał fakt, że przez tyle lat jego teczka była w domu generała Kiszczaka? Miał to wpływ jakikolwiek czy nie? Z pewnością miał wpływ, dlatego że już na samym początku jego prezydentury, bo w momencie, kiedy oczekiwano od niego, a przecież bracia Kaczyńscy, wtedy, którym się teraz zarzuca, że oni przecież wtedy wiedzieli i popierali, prawda? Właśnie w tym momencie on mógł być tym kmicicem, prawda? Byłem, ale teraz zczyszczę tą komunę do spodu. On tego nie zrobił. Mało tego, on wyrzucił braci Kaczyńskich ze swojego otoczenia, związał się z Wachowskim, Wachowskiego uczynił najbliższym współpracownikiem, o którym zresztą chcę powiedzieć, bo to znamienne. W momencie, kiedy środowisko Solidarności nie chciało go poprzeć na drugą kadencję, zarzucając mu, że trzyma właśnie takiego Wachowskiego, który jest szarą eminencją, on go wyrzucił. Stwierdzeniem, wyrzuciłem go, bo był agentem. A potem jak nie został wybrany, to z powrotem... Nadal jest. Nie. I z powrotem go wziął swoje... Ale pod swoje nadal skrzydła. Lech Wałęsa współpracuje z Mieczysławem Wachowskim. Nie, tak, właśnie z powrotem wziął go pod swoje skrzydła po dzień dzisiejszy. W momencie, kiedy miał nadzieję na reelekcję, kiedy szukał poparcia w środowisku Solidarności, to go wyrzucił, traktując to koniunkturalnie. Ja myślę właśnie, że to... że on zapomniał o swoich kolegach. To, że, proszę zauważyć, dopiero Lech Kaczyński nagradzał tych, którzy zasłużyli się dla niepodległej. On nie nagradzał nikogo, prawda? Mówił ja i wyłącznie ja. Jednocześnie oni byli wzajemnie w szachu, prawda? Wzajemnie w szachu, komuniści i Wałęsa. Z jednej strony Wałęsa nie realizował tych najbardziej oczekiwanych, drastycznych, nie oczyścił z agentów, nie zrobił dekomunizacji, nie zrobił lustracji, a
oni z kolei nie ujawnili jego rzeczywistej roli agenta. I to miało ze sobą wpływ jedni na drugich. To się pojawia rzeczywiście, pojawiają się nowe pytania. Ja nie chcę wychodzić poza rok 89, ale przecież ten czas Solidarności, ten czas Solidarności to jest wiele bardzo kontrowersyjnych decyzji. My dzisiaj inaczej na to zupełnie patrzymy. To jest chociażby zakończenie tego strajku po trzech dniach, który zaczął się 14 sierpnia 80 roku. On to kończy. Później kwestia chociażby Bydgoszczy. Prawda, porozumienie warszawskie. Tak. Wiele takich kwestii. 88 rok, później, 88 ale całe rok lata także. 80. Tak. Inaczej patrzymy dzisiaj na ten list, jak on opuszcza internowanie i właśnie. Kapal Wałęsa. Nie, to jest list, ale cała rozmowa, cały stenogram rozmowy, którą przeprowadził z oficerami SB, które zostały opublikowane w miesięczniku, czy przed dwumiesięczniku, zdaje się, Arkana, w którym on mówił, no zrobiłem to, żeście chcieli, usunąłem Borysewicza, usunąłem Gwiazdów, usunąłem Annę Walentynowicz, prawda? I to widzimy, rzeczywiście zupełnie inaczej patrzymy teraz na to. Ale cały dobór współpracowników później, przez lata 80. w podziemiu przecież ci działacze legendarni pierwszej Solidarności. To pan Adam Borowski lepiej pamięta. Kwestia grupy roboczej. Oni zostają odsunięci, zmarginalizowani. Lech Wałęsa otacza się wtedy tym środowiskiem lewicy laickiej i to ma na pewno wpływ później na to, co stało się w 80 roku. Okrągły oczywiście. Stół, tak. Panowie, za 3 minuty do końca naszego programu pozostało. W tym tygodniu, także w ostatnich dniach, Instytut Pamięci Narodowej upublicznił, przedstawił materiały ze zbioru zastrzeżonego. To był specyficzny zbiór, który powstał w momencie tworzenia IPN-u, kiedy część akt służby specjalne uznały, że nie powinny być ujawniane, zostały zamknięte pod kluczem, teraz są udostępniane. Panie prezesie, to jest ta sprawa, kończy tak zwany temat lustracji w Polsce, że już wszystko jest jasne, wszystko wiemy. Każdy, kto chce, może historyk, dziennikarz, działacz społeczny, może pójść do Instytutu, sprawdzić, przebadać materiały. Ja zapraszam do korzystania właśnie z tej możliwości, szczególnie dziennikarzy. Jest wolą kierownictwa Instytutu Pamięci Narodowej, Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej, żeby zbiór zastrzeżony faktycznie przestał istnieć. My blisko 30 lat po upadku PRL-u nie możemy mieć tajemnic z tamtego czasu, budować niepodległej Polski na jakichś tajemnicach PRL-owskich służb specjalnych, których istotą i głównym zadaniem była walka z niepodległościowymi aspiracjami Polaków. Przecież to jest oczywiste. Ja bym chciał, żeby tak było. Niestety to nie zakończy, bo zakończy z dokumentów, sprawę dokumentów, do którego możemy dotrzeć. Trzeba pamiętać, że zniszczono ogromną ilość dokumentów, a co w moim przekonaniu je wcześniej sfotografowano. I może się jeszcze zdarzyć tak, że jacyś inni funkcjonariusze będą mieli teczki, a jak nie będą mieli teczek, które zostały tam zabrane, to będą mieli materiały na mikrofilmie. A Moskwa? Co jeszcze w Moskwie jest? Ale rzeczywiście to, co Adam powiedział tutaj, skala zniszczeń to jest różna w zależności od regionu, ale co charakterystyczne, największa jest w Gdańsku. Tam zniszczenia tych dokumentów operacyjnych z końca lat 80., czyli kluczowych dla zrozumienia tego wszystkiego, co stało się na przełomie lat 80. 90., jest największa i sięga 90% akt. Mówi się, że archiwa nie płoną. Jest pytanie, kto ma mikrofilm? Albo oryginały. Albo oryginały. Tak. No niestety tutaj chyba myślę, że trzeba byłoby szukać na wschód od naszych granic. I na końcu chciałem o jednej bardzo pozytywnej i radującej sprawie powiedzieć. Instytut Pamięci Narodowej wznowił
biuletyn w wersji takiej, jaka była wydawana od początku powstania, rzeczowa, merytoryczna prasa, historia przedstawiana jest bardzo przystępnie i ciekawie. Panie prezesie, bardzo dziękujemy za to, że państwo wrócili do takiej formy biuletynu informacyjnego, biuletynu IPN-u, gdzie jest przedstawiana najnowsza historia, badania naukowe prowadzone przez historyków IPN-u. Ja to mogę powiedzieć jako czytelnik, że bardzo żałowałem, że edycja została przerwana. I no, dzisiaj się ucieszyłem, bo po raz pierwszy widzę, że została wznowiona z kontynuacją numeracji i z głęboką wiarą, że poziom merytoryczny będzie taki sam. Tak, chętnie korzystaliśmy z tego jako dziennikarze, także i nadal będziemy korzystać. Dziękuję, bo to jest pierwszy numer. Dzisiaj opuścił, nakład opuścił drukarnię, jeszcze nie cały i w ciągu kilku dni będzie ogólnie dostępny. Dziękuję panom za rozmowę, za tę dyskusję. Naszymi gośćmi w tym wydaniu Polskiego Punktu Widzenia byli dr Jarosław Szarek, prezes Instytutu Pamięci Narodowej. Dziękuję bardzo. Dziękuję. I pan Adam Borowski, działacz opozycji antykomunistycznej. Dziękuję pięknie. Dziękuję, z panem Bogiem. I dziękuję państwu za uwagę, za to, że państwo poświęcili czas dla nas, dla Telewizji Trwam. Teraz życzę dobrej nocy, z panem Bogiem, dobranoc.